Porwali Yunel na pustyni Sanubia. Znalazł ją jeden z oddziałów Guado, którzy zaatakowali dom. Okej, ale to rozumiem, że co, lecimy tam już, tak? Bo już cały statek już obcykałem. Witam, Takeshi. No, ogólnie mówię, właśnie chciałem wcześniej, kurde, zrobić, ale faktycznie byłem chory. Byłem zmęczony, chory. I tak średnio. Dzisiaj jeszcze jestem lekko jakiś taki tego, nie jestem w pełni sobą, ale pomyślałem, że powinienem dać radę. Siema, Demonikan. Skąd w ogóle Seymour wziął się żywy? Nie wykończyliśmy go w Makalani? Nie żyje, tak samo jak Driscoll nie żył. Jego przywiązanie do tego świata wstrzymuje go przed podróżą na tamten. To jakaś masakra. To chyba tak samo jak Auron ma, co nie? Mam wrażenie. Cieszę się, że Yunie nic się nie stało i w ogóle, ale co to za jakieś wymyślne ciuchy? Zwykło się je nazywać suknią ślubną. Że co? Ogólnie mam też nowego Autodaka, nową wersję. Mam nadzieję, że działa w porządku. Ciężko mi to wychwycić. Wiem, że działa, nie? Ale nie jestem w 100% pewien, czy... Wydaje mi się, że działa trochę inaczej niż stara wersja. Miasto Bevel jest zbudowane na wodzie, możemy więc być zmuszeni do walk pod wodą. Ty lub Riku powinniście wzmocnić swą magię tak na wszelki wypadek. Czy powinienem wziąć coś z prądem, tak mówiąc w skrócie. Mamy dużo sfer do przejścia. Mieściciel daje kontratak. Tu mamy cios pioruna na przykład. A mógłbym go zmodyfikować właśnie? Tu mamy na przykład piorunujący miecz. No nie za bardzo, mogę go lekko zmodyfikować. W sensor mu dam. Albo przebicie. Chyba jednak wezmę przebicie. I tymczasowo damy mu tą broń. Zostaliśmy zaatakowani od środka. Jacyś Guado, którzy zaatakowali dom, musieli się przedostać na pokład. Jesteś diabelnie opanowany, mówiąc o tym. Zazwyczaj jestem opanowany. Demony, nie da się z tym nic zrobić, poza zniszczeniem statku i posłaniem wszystkiego do piachu. Powinieneś się nauczyć być nieco bardziej powściągliwy, mój czulku. Jeśli zniszczysz statek, nie uratujemy Yuni. Zostaw demony nam, zawodowcom. Tak, idziemy. Dzięki. Riku, myślę, że masz paru bardzo dobrych przyjaciół. Good luck. Powodzenia. Czyli atakują nas demony. Aha, czyli można ich spotkać wszędzie na tą chwilę, tak? Okej. Pytanie, co się stało z muzyką? Okej.
Kurde, co za skurwiele, no. Let's end this. Jądara. Jesteśmy zdecydowanie dalej niż w połowie tej gry już. Może kurde powinienem przejść? Trochę zwlekam z przechodzeniem tych sfer. Może przejdę jednak lepiej te sfery bez skipu. Może być boss jakiś. Dobra, jak my to chcieliśmy zrobić tutaj? Chciałem się cofnąć po te trzy rzeczy tu. Siła. I siła. Złamanie ducha. Chyba morale spadną wtedy. Pora na Lulu. Coś, jakiś nowy czar na horyzoncie, co to jest? Demi. To jest chyba mrok. To jest chyba mroczny, kurde... O. Wiecie. Mrok. Żywioł. Jak to teraz w tą Riku wygląda? Pójdziemy tutaj na chwilę. No nie ukrywam też, że chciałbym częściej móc streamować, ale nie, no nie ma jak. Ale za to kurde inne filmy też będę robił, więc myślę, że to jest tego warte. Już za 4 dni, w zasadzie za 3. W sumie to za 4. Bez godziny. Nowy sezon supergrowych przygód, jak to oczywiście streamujemy. Jaram się po tak po prostu, bo się dzieje coś. I Tidus. Czekaj, nie? O, co tu jest? Aha, to jest Juny sfera. Pójdziemy tu. Szarża opóźniająca.
No, bo prawdopodobnie czeka nas jakiś boss czy coś w tym stylu, więc... Chyba jednak lepiej się ogarnąć. Be careful. May I help you? W sumie możesz pokazać przedmioty. Thank you. Your pit. Kimari, kurde, zapomniany człowiek po prostu, nie? Nie używam typa i koniec. Wiem, że to podłe. Ładnie. To Kasi, mówiłeś coś o evencie, ale co to jest barista? Zapomniałem się ciebie zapytać, kurde. Raz, raz, raz. Działa to? See ya! Nie wiem, co to jest barista w sumie. Miecz zdolności. Pokaż. A, generuje jakieś ten, sferę zdolności. We'll leave the other compartments. Zostawimy wam inne przedziały. O kurde. To dość rzadki widok. O, to jest ogromne. Co to jest? To smoczy strażnik Evre. Wielka święta bestia, obrońca Bevel. Czerwony dywan pokazał zęby. Hej, to oznacza, że jesteśmy blisko Bevel. Riku, słyszysz mnie? Zamierzamy walczyć z tym czymś. Właśnie na pokład i pokażcie mu, co potraficie. Do dzieła. I znowu to samo. Przewoźnik żąda wysokiej ceny. Otwierajcie właz, będziemy walczyć. Evre jest naprawdę potężny, bądźcie dobrze przygotowani. Już sprawdzałem typa. Mamy za to płacić? Koleś, jeśli przegramy, ty też zginiesz. Pokładam wiarę w wasze zwycięstwo. No dzięki. Osoba pracująca choćby w kawiarni. Zajmuje się przyrządzaniem kawy lub herbaty w ciekawy sposób. Aha. Akurat był mały event, że pomagaliśmy karczmie jako taki barman barista. O, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Ale to w grze i ciekawe, co mogłeś takiego zrobić, żeby co to za specjalną kawę lub herbatę mogłeś w grze zrobić? Czy tylko tak, wiesz, dla pizzu, nie? Że tam niby. Musimy utrzymywać dystans, ale nie możemy odlecieć za daleko. Musicie mi mówić, kiedy mam się ruszyć.
tylko z wyprzedzeniem, dobra? Ta łajba nie jest zbyt zwrotna, słyszysz? Zrozumiałem, będę ci wydawał polecenia. I nie tylko ty. Czyli musimy kazać przybliżyć statek, żebyśmy mogli mu przypieprzyć. Użyj komend specjalnych zbliż i oddal, by dostosować odległość między statkiem a Evre. Tylko Tidus i Riku mogą wydawać te komendy. Wydaj rozkaz Acid, przesunie statek w swojej kolejnej turze. By anulować rozkaz, wybierz komendę anuluj, zanim Acid zacznie swoją turę. Dobra, jesteśmy blisko, więc po prostu jakby to teraz zrobić, Od razu oddalimy. Tutaj robimy... Łaka. Oślepiając. Weszło. Dobrze, nie trafił. O to chodzi. O. Poważna sprawa. Dobrze. Teraz my się możemy trochę przygotować tutaj jeszcze. Na siebie pęd. Ciekawe, czy mogę tylko na siebie ten pęd. Mogę na innych, więc rzucam na wszystkich. Chodzi ci o ten? Chodzi ci o donata? Nie wiem, w sumie. Powinno działać. Szczerze mówiąc, nikt nigdy chyba nie wysyłał jeszcze, więc... Może z opóźnieniem jest, czy coś. Później mogę sprawdzić na tej stronce, czy przyszło. Jak będzie chwila. Dobra, możesz go przybliżyć chyba. Closer, go closer. Just a minute. Yeah! We're going in. O, mój jebno. Trochę dziwne, że to zadziałało. Aha, bo on już nie jest ślepy, o kurde. Ładnie, prawie 4000. Będzie chyba próbował nas otruć, więc się oddalimy. Go back, farther away. Just a minute. A, odmówiło, no to pół biedy, nie? Że, wiesz... Że ci nie zabrało pieniędzy, rozumiem, tak? A tu nie wiem czemu. Do tej pory, jak jest ten system teraz, który donate'ów, to jednego donate'a ktoś wysłał i zadziałało, ale nie wiem w jaki sposób, więc...
No nie, no ja bardzo chętnie bym przyjął, nie? Tam wiecie, z grosz do grosza i kiedyś się uzbiera. Bo to może być też tak, że tam jest minimum jakieś, nie? Może w sumie to minimum to jest 5, a ty jeszcze płacisz, kurde, tam jakiś procent może. Może to minimum jest 5, ale bez... W sensie, że musisz dać w sumie więcej niż 5 może. Nie mówię, że tak jest, nie? Ale ja tam dawałem jakieś minimum, żeby nie przyszły jakieś dzieciaki i za zeta mnie nie wybluzgały tutaj w wiadomości, nie? Że tam dałem chyba minimum 5, ale nie wiem, jak ta 5 jest liczona. Może jak ty faktycznie próbujesz dać 5, to ci mówi, że to jest za mało, bo musi być 5 plus podatek na przykład, nie? Czyli musi być na przykład, nie wiem, 6 na przykład, nie? Może tak być. Bo dałem minimum 5, dałem minimum, z tego co pamiętam, żeby właśnie ktoś za zeta nie przyszedł, tu nie bluzgał, nie? Nie robił syfu. Nie mówię, że to zadziała, więc ten, żeby nie było, że wiesz, ale... Na pewno dawałem minimum jakieś, więc to może po prostu źle inaczej to obliczyło i dlatego nie poszło. A powinno was informować o tym, że ten, że... Że tam jest jakieś minimum. Dobra, zrobimy tak. Nie wiem. Nie wiem, czy... Nie mam pojęcia, wiesz? Może coś u ciebie, no, może. Ja nie wiem, nie wiem. Wiesz, gdyby ludzie wysyłali regularnie, to może bym ci był w stanie coś powiedzieć, ale nikt nic z tego, to jeden donate poszedł i zadziałał, więc... Nie wiem, czemu w ogóle nie zadziałać tak. Closer! Go closer! Sorry. Mamy narzucony pęd na wszystkich u nas. Więc... Auron sobie dobrze dawał tam też, kurde. Trzeba go przywołać na to. Ale to zamiast chyba łaki. O, już nie jest ślepy, ale i tak nie trafił, zajebiście. Rzucił na siebie pęd, skurwysyn. Ale my wszyscy też mamy w sumie. Będzie próbował otruć. Dobra, spróbujemy go oślepić. Nie weszło chyba. Zostało mu 9000 życia tylko, więc... Fuck.
musimy się wyleczyć szybko. Kurwa, skurwiel. Przez ten pęd. Fuck. I co, on będzie miał dwa razy pod rząd teraz? Kurwa, no nie może tak być. Cicho, jak to zrobić? Riku. Tysięcy mu tylko zostało, no nie? Zaraz znowu zatruty ten, kurde. 8. Spróbuję go oślepić. Nie weszło. Te napoje Albert są wypas, nie? A propos tego PlayStation, no to wiadomo, tam wiecie, z czasem, no nie? Zakładam, że sobie to będzie sobie ten cel. I tak właśnie może raz na jakiś czas ktoś tam tego piątaka wrzuci czy coś i będzie git tam, nie? Kiedyś się uzbiera. Zaryzykuję chyba. Kurwiel z tym zatrutym obrotem. Za duży wpierdol dzieje się przez to. Tu chyba zmienimy na Tytusa. On musi też ginąć coś, kurde. Powoli musimy go wykończyć. To jest the boss. Bardzo trudne zresztą. Kurde, nie to. Zrobię ci po nim. No i całą godzinkę nam zajęło go pokonać, kurde. A zabił mnie dwa razy, nie? Claude! Panie Mukek Bufan! Well! A cup of hell! Czarną sferę zostawił.
Na pewno nie taki ślub sobie wyobrażała, nie? Wątpię, żeby marzyła o takim ślubie, kurde. Z kolesiem, który nie żyje. I ją porwał. Jeżeli chodzi o PlayStation 2, to jest taki model, który, odpowiedni model, który odpala gry z Play'a 1 i 2. Nie każdy model po prostu odpala i właśnie chodzi o to, żeby to był ten model. No nie? No i ze sklepu odnowiony, że działa, no nie? Będę miał gwarancję wtedy. Co tu się nie dzieje? Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.